Cześć! Z okazji 100 tysięcy subskrybentów opowiem Wam o najsłynniejszym wzorze fizycznym świata, równaniu Alberta Einsteina E równa się mc kwadrat, z którego zaczerpnęliśmy nazwę naszego kanału. Żebyśmy mogli zrozumieć równanie E równa się mc kwadrat, najpierw musimy omówić dwie inne zasady. Zasadę zachowania masy oraz zasadę zachowania energii. W układzie izolowanym energia nie może być ani utworzona, ani zniszczona. Mogą jedynie zachodzić przemiany jednych form energii w inne. Przykładowo, dostarczam energię, żeby podnieść ciężarek na tę wysokość. W tym momencie ciężarek posiada energię potencjalną, gdy go puszczę, energia zamieni się w kinetyczną, potencjalną, kinetyczną i znowu potencjalną. Ciężarek nie wzniósł się wyżej niż w momencie, kiedy go puściłam i nie uderzył mnie, ponieważ do tego układu nie dostarczyłam żadnej dodatkowej energii. Tak naprawdę ciężarek wzniósł się trochę niżej, ponieważ zaszło tarcie z powietrzem i w miejscu, gdzie jest przyczepiona linka, energia zamieniła się w energię cieplną. Antoine Lavoisier wraz z żoną przeprowadzili serię eksperymentów. Przez lata rozdrabniali, stapiali, gotowali i spalali każdy materiał, jaki mogli tylko dostać. Następnie skrupulatnie wszystko zbierali i opary, płyny czy popioły powstałe w reakcji i starannie je ważyli. Wyobraźmy sobie taki eksperyment. Umieszczamy gwóźdź w szczelnej aparaturze, w której jest powietrze. Teraz podgrzewamy go przez długi czas. Ogrzewanie przyspiesza rdzewienie, więc w końcu otrzymujemy zardzewiały gwóźdź. Jak myślisz, jak zmieniła się masa gwoździa? Zmalała? Wzrosła? Czy pozostała taka sama? Okazało się, że masa gwoździa nie zmalała, nie pozostała taka sama, a wzrosła. Stało się tak dlatego, ponieważ tlen, który był zawarty w powietrzu, przyłączył się do gwoździa. Masa powietrza zmalała dokładnie o tyle, o ile wzrosła masa gwoździa. Zasada zachowania masy mówi nam właśnie, że w układzie zamkniętym i izolowanym masa reagentów jest równa masie produktów. Równanie E równa się mc kwadrat mówi nam, że obydwa te prawa, prawo zachowania masy i prawo zachowania energii, są w istocie błędne, bo są niedokładne. Gdy złączymy ze sobą dwie cząsteczki wodoru z cząsteczką tlenu, otrzymamy wodę. Okaże się jednak, że suma mas wodoru i tlenu nie jest równa masie wody. Masa wody jest mniejsza i jest to tak zwany deficyt masy. Ta różnica jest w energii, jaka była potrzebna do związania ze sobą tych cząsteczek. Różnica jednak jest niezwykle mała i Lavoisier nie mógł o tym wiedzieć, bo objawia się dopiero na szóstym albo nawet dalszym miejscu po przecinku. Czy zatem oznacza to, że część masy została zamieniona na energię? Tak, w pewnym sensie, ale nie do końca. To zależy od definicji masy. Cofnijmy się do 1905 roku, kiedy to Albert Einstein wpadł na genialny pomysł, że wszystko poza prędkością światła jest względne. Czas, przestrzeń, a nawet masa. Opracował wtedy szczególną teorię względności i wzór E równa się mc kwadrat. A właściwie to m równa się e przez c kwadrat, bo tak oryginalnie go zapisał. Wzór ten miał wyjaśnić, czym tak naprawdę jest masa. Powszechnie myślimy o niej jako liczbie rzeczy, cząsteczek w ciele, liczbie protonów, neutronów, elektronów, czy kwarków, glonów itd. Według Einsteina masa to nie tylko ilość materii. Masa ciała zmienia się wraz z posiadaną przez nie energią. Dla przykładu wyobraźmy sobie te dwa identyczne ciała. Jedno jest w spoczynku, a drugie porusza się, ma energię kinetyczną, a nawet przez starcie nagrzewa się i posiada energię cieplną. Z dodatkowej energii, ze wzoru m równa się e przez c kwadrat, możemy obliczyć dodatkową masę. Oczywiście ta energia reprezentuje dużo, dużo mniejszą liczbę niż prędkość światła do kwadratu. Dlatego ta dodatkowa masa jest bardzo, bardzo mała. Mniejsza niż 1 biliardowa procenta całej masy. Innymi słowy, ciało, które się porusza, ma większą masę. To stwierdzenie wzbudziło wiele kontrowersji wśród fizyków, którzy uważali, że masa, która reprezentuje liczbę cząsteczek w ciele, jest stała i się nie zmienia. Dlatego wprowadzono dwie różne masy. Masę spoczynkową i masę relatywistyczną. Rozłożono wzór E równa się mc kwadrat na wzory dotyczące masy spoczynkowej i masy relatywistycznej, gdzie wzór z masą relatywistyczną dotyczy ciał w ruchu. Można też zapisać taki wzór. Ale wróćmy do tematu. Kręcąc karuzelą zużyłam sporo energii, a jej masa relatywistyczna wzrosła jedynie o malutką część procenta. Wzór E równa się mc kwadrat możemy właśnie odczytać w ten sposób, że nawet drobna masa zawiera w sobie ogromną energię. Dla przykładu, energia, jaka pochodziła z wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie, pochodziła zaledwie 600 do 860 mg uranu, czyli mniej więcej połowy masy tego. W bombie atomowej jądra ciężkich pierwiastków, takie jak uran, mają pewną masę. W
dużym skrócie, podczas wymuszonego rozszczepienia rozpadają się na jądra lżejszych pierwiastków, które mają w sumie mniej masy. Pozostała masa zostaje przekształcona na energię, uwolniona i prowadzi do wybuchu. Wzór Einsteina uświadomił naukowcom, jak dużo energii tkwi w jądrze atomu. Odegrał kluczową rolę w powstaniu bomby atomowej, ale przyczynił się również do stworzenia reaktora atomowego w elektrowniach i pomógł nam częściowo zrozumieć, jak działa wszechświat. Na podobnej zasadzie co bomba atomowa działają gwiazdy, tylko że w tym przypadku zamiast do rozszczepienia dochodzi do czegoś odwrotnego – fuzji. Nasze Słońce składa się głównie z atomów wodoru i helu. Pod wpływem gigantycznego ciśnienia i temperatury w środku Słońca z czterech atomów wodoru tworzy się jeden atom helu. Drobna część ich masy, zgodnie z równaniem Einsteina, zamienia się przy tym w energię. W ciągu zaledwie sekundy Słońce spala około 620 milionów ton wodoru i zamienia je w około 616 milionów ton helu. A co się dzieje z pozostałymi 4 milionami ton? 1 milion zostaje wyrzucone w postaci wysokoenergetycznych cząstek, takich jak protony i elektrony, a pozostałe 3 miliony zostają zamienione na energię, w tym energię świetlną. Prędkość światła jest oznaczona literą C od łacińskiego słowa celeritas, oznaczającego szybkość. W próżni wynosi ona dokładnie 299 792 458 metrów na sekundę i jest stała dla wszystkich obiektów, niezależnie od tego, czy stoją w miejscu, czy się poruszają. Był to postulat, na którym oparł się Einstein, tworząc swój wzór E równa się mc kwadrat. Gdy przyspieszamy, nasza prędkość rośnie. Nasza masa relatywistyczna, czyli masa związana z ruchem, również wzrasta. Na co dzień nie zauważamy przyrostu masy relatywistycznej, jednak gdy zbliżamy się do prędkości światła, dąży ona do nieskończoności. Większa masa wymaga większej energii do przyspieszenia. Oznacza to, że czym szybciej będziemy się poruszać, tym większej energii będziemy potrzebować. Einstein twierdził, że do osiągnięcia przez nas prędkości światła potrzebowalibyśmy nieskończonej energii, która jest niemożliwa do uzyskania. Trochę to wszystko skomplikowane. Czym tak naprawdę jest masa? Czym tak naprawdę jest energia? Może po prostu są dwiema stronami tego samego fenomenu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o wzorze E równa się mc kwadrat oraz na przykład o tym, z jakimi trudnościami musieli się zmagać naukowcy, aby wykorzystać ten wzór w praktyce, albo o historii bardzo odważnych komandosów spadochroniarzach, którzy zniszczyli fabrykę ciężkiej wody w Norwegii, możecie sięgnąć po książkę Davida Bodanisa E równa się mc kwadrat – historia najsłynniejszego równania w dziejach świata. Książkę znajdziecie w księgarni internetowej bonito.pl, której bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji odcinka i oczywiście dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od takiego długiego czasu, za Wasze pozytywne komentarze, za Waszą energię, za wszystkie lajki i wiecie, jest już na 100 tysięcy! Jeżeli interesuje Was szczególna teoria względności i fizyka relatywistyczna, obejrzyjcie nasz odcinek o podróżowaniu w czasie tutaj. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jakie byłyby skutki wybuchu bomby atomowej, kliknijcie na ten odcinek. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze o czymś zupełnie innym, zostawcie nam sugestie w komentarzach na dole. Postaramy się zrealizować wszystkie, które będą miały przynajmniej 100 łapek w górę. I pamiętajcie, żeby były moralnie poprawne.